Do godziny 18 w moim mieście ma nie być żadnego Polaka, powiedziała burmistrz holenderskiego miasteczka Alkmaar o poranku w dniu rozpoczęcia meczu Legii z miejscową drużyną. Przez cały dzień Polacy byli poniżani i kontrolowani. Wypraszano ich z barów i restauracji. Prowokowano kibiców przed wejściem na stadion, nie dostarczając na przykład biletów na czas i wywożąc ludzi poza miasto. Po meczu służby porządkowe wraz z policją pobiły prezesa i właściciela Legii Warszawa Dariusza Mioduskiego. Jeden z klubowych trenerów dostał pałkami, dwóch piłkarzy zostało aresztowanych i przetrzymywanych przez noc i połowę następnego dnia na komisariacie bez dostępu do adwokata. UEFA tymczasem nadal milczy. Do pani burmistrz Alkmaar mam natomiast ważny komunikat. Küssen Sie künftig Ihre Drachen der Rassist. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Dziś o wydarzeniach z holenderskiego miasteczka, wydarzeniach z Alkmaar i staropolskiej gościnności. Czuwaj! Pamiętajcie, że jesteśmy dostępni nie tylko na kanale YouTube Marek Miśko Czuwaj, ale również na Facebooku, TikToku i Twitterze, gdzie zdobywamy imponujące zasięgi. Sami zobaczcie. Wszystko to dzięki Wam i temu, że bardzo angażujecie się w działania, aby nasze programy mogły ukazywać się regularnie. Jeżeli uważasz, że to, co tutaj wraz z zespołem przygotowujemy, jest cenne i powinno nadal ukazywać się w sieci, możesz nas wesprzeć stawiając kawę poprzez serwis Buy Coffee lub zostając naszym patronem na serwisie zrzutka.pl. To co? Zaczynamy! Alkmaar. Niewielkie miasto i gmina w Holandii, położone w prowincji Holandia Północna. Alkmaar jest dobrze znane z tradycyjnego targu serów. Jest to popularne miejsce dla turystów z różnymi kulturalnymi atrakcjami. Są tam muzea miejskie oraz muzeum piwa. Co prawda może się zdarzyć, że turyści z wybranych krajów traktowani są jak podludzie i gdy będziesz wraz z rodziną jadł posiłek w jednej z miejscowych restauracji, policja będzie chciała potwierdzić twoje pochodzenie. Ale nie przejmuj się. To wszystko dla twojego dobra. Może się też zdarzyć, że przyjeżdżając tu na mecz albo inne widowisko sportowe czy kulturalne, zostaniesz potraktowany jak śmieć. Ale nie zawsze tak jest w Alkmaar. Oto dowód. Zobacz, jakie piękne szczęście maluje się na obliczu pani burmistrz miasta Alkmaar, Ani Schouten. Ta pogodna postać, mówiąca, że Polaków ma nie być w jej mieście do godziny 18, wcale nie chciała zabrzmieć rasistowsko i ksenofobicznie. Ona po prostu taka jest. Zobaczcie, jak dla serwisu meczyki.pl relacjonował wydarzenie Jarosław Jankowski, członek delegacji Legii na tym meczu. Dzień zaczął się od tego, że policja przekazała nam decyzję władz miasta, pani burmistrz i policja i głównego komendanta miejskiego policji, że polscy obywatele nie mają prawa przebywać w Alkmaar do godziny 18. To była sytuacja taka, że nasi kibice byli wywożeni przez policję do Hagi, do gdzieś poza Alkmaar, wyłapywani, po prostu były łapanki. Była sytuacja wyprowadzania ich z mieszkania, które wynajęli na czas wyjazdu na mecz z restauracji i jedna z pracownic klubu przez pół godziny broniła się przed tym, żeby ją wywieźć do Hagi i w końcu jakoś tam przekonała tych policjantów, że żeby tego nie robili, że z pracownikiem klubu, że jeździ do hotelu, więc takie sytuacje miały miejsce. Dzień w Alkmaar zaczął się od tego, że policja przekazała nam decyzję pani burmistrz, że polscy obywatele do godziny 18 nie mają prawa przebywać w Alkmaar. Cóż to za piękne zachodnie standardy. Z pewnością spotkają się z silną reakcją opinii międzynarodowej, która potępi akty rasizmu i ksenofobii stosowane wobec polskich obywateli przebywających w tej uroczej, jak rzekłem, turystycznej miejscowości. Po co tak drastyczne środki pani burmistrz? Można było na przykład wyłapywać Polaków i tatuować im przed wjazdem do miasta numery. Na nadgarstkach, o tutaj na przykład. To dla dorosłych. Dzieciom można byłoby zrobić malowanie buziek i takie tatuaże, na nadgarstkach również, z nieinwazyjnej henny. Albo zakładać opaski z napisem Antracht Pol, czyli uwaga, Polak. Świadek, o którym wspomniałem, opisywał też następujące zdarzenia. Nasi kibice byli wywożeni poza Alkmaar. Były łapanki, wyprowadzali ich z mieszkań i restauracji. No i to by się zgadzało w kraju, z którego do SS zgłosiło się około 50 tysięcy ochotników. Zobaczcie, jacy gościnni są włodarze Alkmaar. Tyle wspomnień, łapanki, wywózki, wyprowadzania z mieszkań. Jak restauracje, to tylko dla Niemców. To znaczy, chciałem powiedzieć, dla Holendrów.
Prezes i właściciel Legii, pan Mioduski, mówił na konferencji prasowej następnego dnia. Trudno coś powiedzieć. Dzięki Bogu udało nam się parę rzeczy nagrać, bo w przekazach niektórzy próbują pokazać wydarzenia w innym świetle. Na meczu nie było żadnej agresji ani ze strony kibiców, na trybunach ani piłkarzy na boisku. To, co się wydarzyło, to absolutny skandal. Przez wiele lat jeżdżę na mecze od Kazachstanu po Portugalię i widziałem kilka sytuacji, na przykład gdy autobus z naszą drużyną był atakowany przez kibiców rywali, ale nigdy nie widziałem, żeby drużyna i członkowie sztabu zarządu byli atakowani przez ochronę i policję. To precedens na skalę światową. Oskarżenia Holendrów o to, że to piłkarze napadli na ochroniarza, są bezpodstawne. Oni zdali sobie sprawę, że przesadzili i teraz próbują odkręcić kota ogonem. Takie są fakty. Grzmiał Mioduski. Do 18:00 ma nie być w mieście żadnego Polaka, powiedziała pani burmistrz. Trzeba było wywieźć Polaków do innych miast, skoro Alkmaar ma rasistowski problem. Polacy całkiem nieźle radzili sobie już w przeszłości na gościnnej holenderskiej ziemi. Oto moje autorskie propozycje takich miast, gdzie w przyszłości urocza pani burmistrz, smagana wiatrem, pełna literkowej fascynacji, mogłaby organizować deportację turystów z Polski. Są to Arnhem, Nijmegen, Eindhoven, Berle, Herzogenaurach, Aksel, Breda, Emmen, Weidam, Mördeck. Wszędzie tam, swoją krwią w obronie holenderskiej ziemi, nasi żołnierze dali nam prawo przynajmniej do tego, abyśmy może nie byli witani kwiatami, lecz przynajmniej mogli do jasnej cholery w spokoju zjeść posiłek w restauracji. Sosabowski, Maczek, polscy lotnicy. Wy wszyscy wstydu nie macie. Władze holenderskie do dziś nie przeprosiły. Takie to są już standardy zachodniej cywilizacji. Szkoda jednak Holendrów, bo znam ich kilku, którzy są świetnymi ludźmi. Zobaczcie na przykład, co robią piłkarscy kibice z holenderskiej Bredy. I to każdego roku. Oddają hołd polskim żołnierzom od pana generała Maczka, który to razem z nimi wyzwolił ich miasto. I to jest piękna postawa, a nie lewackie miraże kolorowej pani burmistrz. Najbardziej komiczne w tym wszystkim, bo już nawet nie przerażające, jest to, że właśnie ten kraj, w którym uśmierca się ludzi przez eutanazję za pomocą poduszki, zabija się nienarodzone dzieci do 24 tygodnia ciąży, który stosuje takie rasistowskie metody, ma czelność od lat pouczać nas na temat zasad cywilizacji, którą współtworzyliśmy od 1000 lat na naszym kontynencie. Polska nie wzięła tu się znikąd. Nie przyszliśmy z stobołami wczoraj. Tworzyliśmy nasz kontynent, jego spuściznę, historię, wiarę, religię i cywilizację. Nie musicie nas wcale niczego uczyć. Uczcie się od nas. Oczywiście zaraz pojawiła się też rzesza ludzi, przez przypadek nazywanych tylko Polakami, którzy zaczęli w mediach, ale i komentarzach usprawiedliwiać te bydlęce obyczaje. Gdy nad polskim morzem jakiś czas temu, pamiętacie, kibice Arki Gdynia uspokajali na plaży kilku podpitych meksykańskich marynarzy, to afera była na całą Europę i świat. Parówki z Onetu i Wyborczych darły szaty i posypywały głowy popiołem przez miesiąc, wstydząc się przy tym, że przeprosiny muszą pisać w tak podłym języku polskim. A tutaj proszę. Prezes klubu zostaje pobity, jeden z trenerów spałowany, piłkarze aresztowani, bez dostępu do adwokata i cisza. Ba, żeby tylko cisza, oni ich bronią, bronią Holendrów. A co mówił dalej pan Jarosław Jankowski, członek delegacji Legii na tym meczu? To chyba nie był po prostu taki incydent, który się stał. Tylko było coś, co narastało. Przyjechałem po południu do Alkmaar, ale od razu usłyszałem raporty od różnych osób z naszej delegacji, od VIP-ów, naszych pracowników, ludzi, którzy byli na mieście, że cały czas coś tam się dzieje. Cały czas są szykanowani, a nastawienie całego rządu lokalnego w Alkmaar było fatalne. Atmosfera braku bezpieczeństwa trwała już od kilku dni i było to nakręcane z ich strony, dodał. No ale polskie media, oczywiście nie wszystkie, ale sporo ich było, zaczęły odwracać kota ogonem i twierdzili, że zachowanie tego przemocowego bydła wobec prezesa klubu, trenera, sztabu i piłkarzy było konsekwencją działań kibiców Legii. Że szturm na bramki, że bójki z policją, to wszystko nasza wina. Dlatego prezes dostał po papie. Dobrze wiem, jak to działa i w jaki sposób kibice są podjudzani do nerwowych ruchów przez służby porządkowe. Wie to również każdy dziennikarz sportowy, tylko nie każdy chce o tym mówić. Jak było w przypadku meczu AZ w Holandii? Kibice jadą i lecą na mecz. Przed stadionem na kilka godzin przed tym samym meczem dowiadują się, że ich biletów, które przecież kupili, zapłacili za nie pieniądze, nie ma. Są w innym mieście i muszą sobie je stamtąd odebrać. Skąd? Z Hagi, 80 km od stadionu.
Frustracja u ludzi więc rośnie. Następnie do tego bulgocącego już wywaru ochrona dokłada swoje 3 grosze. Wraz z policją żądają wydania wszystkich flag Legii. No to już lepiej byłoby sobie włożyć w oko widelec albo jakiś długopis i zakręcić. Albo podstawić kibicom autokary i odwieźć ich do domu. Wiadomym jest, że flagi nie wróciłyby kompletne albo nie oddaliby ich wcale. Poza tym flag się strzeże, a nie wydaje byle komu. Tak więc ten wulkan emocji musiał zdetonować, no i nastąpiła erupcja. Z mojego niewielkiego, ale jednak wyjazdowego doświadczenia wynika, że służby dokonywały celowej prowokacji. Byłem obecny w takich sytuacjach w dawnych latach, razem z Legią, wielokrotnie. Ostatni raz w Rzymie na meczu z Lazio, gdy po 24-godzinnej podróży, z której szliśmy od razu na mecz, ochrona kazała ściągać 5000 Polaków buty. No, lepiej było we Wiedniu, na meczu z Rapidem. Tam byliśmy przyjęci naprawdę dobrze. Fakty są więc takie. Kibice, czyli klienci, którzy kupili bilety, zostali potraktowani per noga. Policja wraz z ochroną podjudzały bardziej krewkich entuzjastów awantur do działania. Prezes polskiego klubu został pobity przez ochronę na terenie ichniejszego klubu. Jeden z trenerów, trener od kondycji, pobity pałkami. Pytanie więc, czy Legia powinna jeździć dalej na mecze do tak dzikich afrykańskich krajów? Teraz, kiedy dopiero doszło do tej sytuacji, można dostrzec, jak wygląda kibicowska codzienność. Sam mam 87 wyjazdów z Legią, w tym kilkanaście zagranicznych, chociaż po pewnych perturbacjach wycofałem się z aż tak wielkiego zaangażowania w ruch kibicowski już całe lata temu. Widziałem setki prowokacji, a to, jak byli traktowani i nadal często są traktowani zwykli kibice piłkarscy na stadionach i przed nimi, urąga godności człowieka. Wiem, środowisko nie jest krystalicznie czyste. Ale to ze świata kibicowskiego wyrasta przecież wiele cennych inicjatyw. A poza tym nie wszyscy, którzy jadą na mecz, jadą się bić. Z 5000 ludzi obecnych na stadionie, na przykład podczas meczu wyjazdowego, być może 300, 200 są tak zwanymi chuliganami. No, w Europie mówi się ultrasami. Kibice więc podejmują wiele cennych inicjatyw. Społecznych, patriotycznych, charytatywnych, o których media najczęściej milczą i nie chcą ich dostrzegać. Szkoda. No i jak, misie pysie? Będzie te 30 tysięcy subskrypcji, czy nie będzie? Oczywiście, że będzie i to dzięki waszemu wsparciu. Rośniemy w siłę, a treści na TikToku mają już ponad 6 milionów wyświetleń. Brawo! YouTube też temu kiedyś sprosta. To wszystko dzieje się dzięki wam i temu, że tak bardzo angażujecie się w działania, aby nasze programy mogły ukazywać się regularnie. Jeżeli uważasz, że to, co tutaj robimy wraz z zespołem, to, co przygotowujemy, jest cenne i powinno nadal ukazywać się w sieci, możesz nas wesprzeć, stawiając nam kawę poprzez serwis Buy Cafe lub zostając naszym patronem na serwisie zrzutka.pl. Więcej informacji znajdziesz w pierwszym komentarzu oraz w opisie tego filmiku. A na odchodne. Bardzo natomiast cieszy reakcja środowiska sportowego. Jako pierwszy zareagował były reprezentant Polski w piłce siatkowej, zawodnik, trener, obecnie prezes klubu Stal Nysa, Robert Prygiel. Zresztą człowiek z Radomia. Tutejsza legenda. Posłuchajcie tego oświadczenia, bo jest naprawdę dobre. To, co wydarzyło się wczoraj w holenderskim Alkmaar po meczu Legii z tamtejszym AZ, jest niebywałym skandalem, który powinien mieć swoje potężne, nie tylko sportowe konsekwencje. Pobicie prezesa klubu i jednego z trenerów przez ochronę i policję, aresztowanie piłkarzy i uniemożliwienie im możliwości rozmowy z prawnikami nie są standardami cywilizacji, do której przywykliśmy. Zastraszanie kibiców, wyłapywanie na mieście każdego, kto mówi po polsku, jest niedopuszczalne. Jako sportowiec, wieloletni trener i prezes klubu solidaryzuje się z zawodnikami, zarządem i kibicami Legii Warszawa. Konsekwencje dla klubu, który jest odpowiedzialny za organizację imprezy, a tym samym bezpieczeństwo wszystkich na miejscu, powinny być jak najdotkliwsze. Słowa burmistrz miasta, która poprzez komendanta miejscowej policji zapowiedziała, że do godziny 18 w mieście ma nie być żadnego Polaka, uważam za wypowiedź ksenofobiczną i skreślającą osoby odpowiedzialne za ten komunikat z grona ludzi cywilizowanych. Pięknie i mądrze powiedziane, panie Robercie. Radom pęka z dumy. Nawet ten przeflancowany, tak jak ja, bo mieszkam tu zaledwie od niecałych 4 lat. Tak czy inaczej, duma jest. Marek Miśko. Czuwaj! Do usłyszenia i zobaczenia jutro w programie Czuwaj Katoliku w niedzielę o ideach, Kościele i sprawach wiary. Marek Miśko, czuwaj! Czuwaj!